cool. Check out all the dead stuff. Ow! Touch the goods again, rat boy, and you'll be counting with your toes. I am Pecker. Yes, yes, I know. My mother, she was very vindictive. I am Onan's interpreter. Onan welcomes you, blah, 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 the usual boring salutations. She says it is good to see you again, Jack. But we've never met before. Before, after, it is all the same. Ow, ow, let me try. She wants a yakow bone, a yakow bladder. No, I got it. For many moons, she has waited for a juice pop, a jewel shop. Oh, I know. She's got a hair ball, a hair lip. A hairy chest! Close! But no! Onan says you seek answers about the Tomb of Mar. So what do we need to know? She's going on and on about mystical energy channels, evil curses, stupid crap. Forget all that! I'm gonna sum this up quickly, because now you're cutting into my siesta time. Onan wants you to recover 3 artifacts from the Precursor Mountain Temple. Not 2, not 4, 3! Use the warp gate at the northwest side of the city and bring back the 3 items you find. Powiem wam szczerze, dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy teraz z tej cutscenki. Zacznijmy od tego, że papuga, która do nas przemawiała, to jest Pecker, bo Onin, jak widzicie, jest osobą, a raczej postacią, która nie mówi, ponieważ ona posługuje się takim migowym językiem, tylko że takim prekursorowym migowym językiem. I jakiej to ciekawej rzeczy się dowiedziałem z tej cutscenki? Otóż, tak jak Pecker to przetłumaczył przez gestykulację Onin, ponoć Onin z Jackiem się już widziała. Ponieważ powiedziała, że miło cię znowu widzieć, Jack, mimo że Jack nie przypomina sobie tego, żeby z nią się kiedykolwiek widział, i zresztą ja też. I to tylko buduje pewne spekulacje, co może dziać się dalej, że tak powiem, bo to jest dosyć interesujący element fabuły, muszę przyznać, jak na pierwszy akt gry. No ale dobra, dostaliśmy misję od Onin, czyli musimy dostać się do Mountain Temple i tam zdobyć 3 artefakty. Nie 4, nie 5, nie 7, nie 8, nie 69, nie 225, tylko 3 artefakty. I co jest zabawne, to to, że my zbierzemy te artefakty, ale do Onin już nie wrócimy, bo nie wiem, w magiczny sposób jakiś tam teleportacyjny jej to przekażemy. A za ten czas dostajemy się do Mountain Temple, do mojej ulubionej lokacji, przy okazji się sam rozwaliłem, co jest w ogóle... What the fuck? Ale ja się teraz na chwilę wyciszę, a wy posłuchajcie sobie tego pięknego soundtracku. Ruszamy! Dokładnie tak, moi drodzy. Przepraszam, że ja się tak wyciszyłem. Po prostu genialny soundtrack. To jest soundtrack w stylu Jacka 1 i... Nawet nie wiecie, jakie to jest bardzo fajne nawiązanie do poprzedniej gry. Serio. Szczerze, walka z tym bizonem to również było trochę takie nawiązanie do soundtracku z Jacka 1. Tak szczerze. I tak specjalnie go zaatakowałem, bo on ma Skull Gema. A wiecie, ja mam
bzika na punkcie Skull Gemów. No i zostałem przy okazji zabity. Świetnie. Fail miesiąca. Widzicie, ja potrafię się ze własnych faili śmiać. Nieco po niektórzy. I nie będę wskazywał konkretnych osób. Po prostu. Ale teraz już będziemy mogli sobie tego bizona ominąć. Aczkolwiek, zanim pójdziemy w tamte strony, warto byłoby pójść w tę stronę, dlatego że tutaj mamy skrzynki z amunicją. A wiecie, amunicja ważna sprawa. Chcąc, nie chcąc. Przynajmniej ja tak uważam. 172, ja pierdziule. Dużo trochę tych Skull Gemsów. Wracamy, moi drodzy, na miejsce zdarzenia teraz. Tutaj oczywiście bizon, którego żeśmy już i tak zgładzili, tak więc no. Nie ma z niego Skull Gema, więc nie ma sensu jakby z nim bojować. Ale ten z kolei nam da Skull Gema, więc z nim jest sens bojować. W ogóle to mnie zastanawia z tymi platformami. Ciekawe, po co one tutaj tak są. A no tak, mogłem się domyślić, że przecież to są platformy wbite w kurde trawę, nie? W ziemię. Które teraz odżyły, bo zaczęły normalnie pracować. Taka ciekawostka, w poprzedniej sesji, w sensie tej, powiedzmy V1 tej sesji, którą teraz widzicie, to ja w ogóle drogi inne obrałem, jeżeli chodzi o te trzy artefakty. W sensie ten artefakt, do którego teraz idę, ja w ogóle na samym końcu zrobiłem, nie? Taka ciekawostka. Więcej Skull Gemów, kurde, jak ja tu dzisiaj normalnie 200 Skull Gemów będę miał, gościu lub gościuwo, zależy kto ogląda. Ło, Dark Jack już jest dla nas przyszykowany. Ja bym użył Dark Jacka, ale w sumie na tego ziomka to byłoby marnotrawstwo Dark Jacka. Tak szczerze. Patrz, jak porobiony ty pozostał. Dobra, guziczek się nam tutaj aktywuje zaraz. Sprawdzę, czy aby na pewno nic jeszcze nie pominąłem. Nie, wszystko jest kurde zebrane, więc nice one. Czemu nie chce się kliknąć? Halo? Halo? No, kliknij się. LOL? Dziwne, bo na poprzednim, jak był poprzedni przycisk, to mogłem ten sobie normalnie stanąć i aktywował się. No ale dobra, no czasami się tak dzieje. Rzecz normalna w gierce. Więc no. Ogólnie taka ciekawostka, to jest coś, co zapomniałem poruszyć w momencie, kiedy była pierwsza sesja nagraniowa w tym. Przed jakby wejściem do Haven City, w sumie jak byliśmy w tym więzieniu, więc technicznie już będąc w Haven City, zapomniałem tego poruszyć. Otóż w wersji PlayStation 2 jest możliwy glitch do wykonania z tym, z Sandover Village. Aby go wykonać, to trzeba zrobić tak: odpalić sobie PlayStation 2, załączyć gierkę z Jackiem 2 i w momencie, kiedy jest ładowanie przed cutscenką tą wprowadzającą do fabuły, wyjąć płytę. Bo potem gra się zawiesi i będzie się pytała, żeby, wiesz, włożyć w płytę, nie? Kiedy włożysz ponownie płytę, to wtedy będziesz mógł jako ten Jack, którego teraz widzisz, zwiedzać, kurde, Sandover Village. Mam nadzieję, że to w dobry sposób wytłumaczyłem. Jeżeli nie, to w opisie załączę poradnik, jak wykonać ten glitch. A teraz czas na cutscenkę. That's some paper, huh? Something's cooking. Kind of smells like burnt axle. Tak, to jest cutscenka, która mnie za młodego zawsze rozwalała, dlatego że
To jest bekowe. Światło pada tutaj na środek, jest tutaj to lustro, które teraz Jack zebrał. I Daxter perfidnie musiał ogonem zahaczyć o to, no dosłownie musiał, no nie mogło być inaczej, nie? I potem się dziwi, że fajczy mu się ogon, kurde mać. A odnośnie Mountain Temple, co mogę powiedzieć? Generalnie poziom, który troszeczkę sprawiał mi problem, jak byłem mały. Dlatego, że ja jakby... Znaczy, sama lokacja nie sprawiała mi problemu, ale dostanie się i zbieranie tych artefaktów było dla mnie problematyczne, bo momentami nie wiedziałem, gdzie iść. I aż prosiłem kuzynów, żeby mi pomogli, nie? Teraz chyba tą drogę obierzemy, bo tutaj jest trochę trudniejsza droga do tego artefaktu. A ten łatwiejszy sobie na koniec zostawimy. Tak myślę, że to będzie dobre. Dobre rozwiązanko. No ja trochę inaczej gram jak niektórzy let's playerzy, dlatego że ja jakby obieram trochę takie własne ścieżki, takie dla mojej wygody trochę. Ale jak chcecie, to możecie jeszcze inne drogi obierać. Ważne, żeby te trzy artefakty zdobyć, nie? Dobra, i mamy tutaj ogarnięte. Teraz pytanie, czy żadnego Skull Gema nie pominąłem, bo coś mi się wydaje, jakbym ominął coś. Nie, mamy wszystko. Mamy 201 Skull Gemów. Kurde, ładny wynik. A przypominam, że z dwoma Skull Gemami zaczęliśmy dzisiejszą sesję, tak więc no. To było prościutkie. Sami zresztą widzicie, nawet nie musiałem tego za bardzo komentować. Te metalheady z tarczą właśnie też mi problem sprawiały za młodego. O, to jest ta sekcja, kurde. Ale zanim przejdziemy do tej sekcji, spróbujmy doskoczyć. Może się uda. Teraz za pierwszym razem. Jack się złapał. Widziałem to. Była animacja. Jeszcze raz. To samo mi się wydarzyło wczoraj, jak nagrywałem tą sesję. Jeszcze raz. To w ogóle się nie liczy. To się w ogóle nie liczy. Halo. Ja się tam dostanę, mówię wam. Powiem wam szczerze, że jakoś z tej strony nie mogę się dostać, ale spróbujmy z drugiej strony się dostać. Ej, co tam mamy? Lol. Coś pominąłem? O kurde. Co ty myślałeś, że ja cię nie widziałem, kurde? Ty, patrzcie, kolejny. 30 już mamy. Ładnie. Ładny wynik. Ty, tam jeszcze coś jest. LOL! Patrzcie, jak rozstawione te! Precursor orby. Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem akurat. Okej, okay, zostałem pozytywnie zaskoczony, ale teraz spróbujmy wrócić w tamte rejony jednak. Bo ja nie odpuszczę tamtym trzem Precursor orbom. Ale ciekawa sprawa, nie powiem, że nie. Mówiłem, że się dostanę. Kurde, ludzie. Lajtowo. To było naprawdę mega lajtowo, ale dobra. Teraz mogę sobie już oficjalnie zginąć i zacząć zagadkę. To jest dosyć prosta zagadka, bo trzeba tutaj odpowiednio te klocki przestawiać. Zresztą jak słyszycie po wydawanym dźwięku. No ja tutaj niestety spieprzyłem sobie już tą zagadkę. Ale jest ona dosyć prosta, więc czas na drugie podejście. No, dobra, drugie podejście też zdymane jest. Okej, okay. Do trzech razy sztuka, do trzech razy sztuka. Obiecuję, że się teraz uda. Dobra, to jest trzecie podejście, moi drodzy. Teraz mam nadzieję, że się uda. O! Dobrze! O to chodziło. Taką drogę mam sobie wyznaczyć. No i teraz technicznie mogę już normalnie się dostać. No. Znaczy jest jeszcze możliwość zrobienia takiego skipa, który pozwoliłby, jakbym przykładowo do tego ostatniego kwadracika się nie dostał. To jest możliwość zrobienia takiego skipa, że wiecie, mógłbym
zrobić long jumpa. Bestia została porobiona. Ogólnie to taka ciekawostka, kiedy robiłem poprzednią sesję, w sensie próbę poprzedniej sesji, która miała być tą właściwą sesją przez to gówniane audio, to ja tą bestię zniszczyłem Dark Jackiem, nie? Raczej pokonałem, zabiłem. This puppy's got some vibration to it. This baby will put a smile on your face. Okej. I ten artefakt właśnie na początku zdobyłem, ponieważ to jest ostatni artefakt, który technicznie powinno się zdobyć. Ale jak widzicie, tutaj nie ma jakby różnicy, czy zrobię to tak, czy tak. Po prostu jakby to jest trochę opcjonalne, w jakiej kolejności będziemy zbierali te artefakty. Tam w ogóle jest Precursor Orb, ale nie wiem szczerze, jak tam mam się dostać. A chciałbym się tam dostać, uwierzcie mi. Ciekawe, czy jest jakaś droga, która by pozwoliła mi się tam dostać do tego Precursor Orba. Zobaczmy. Może coś jest faktycznie. Zaraz zobaczymy. Ja nie mogę tym Precursor Orbom odpuścić, sorry bardzo. Po prostu one są i ja muszę je zebrać, nie? To jest taki mój trochę obowiązek. No dobra, no to co? Tutaj mamy ogarnięte, to teraz przyszedł czas na ostatni artefakt, który trzeba zdobyć. I przyznam, że droga do ostatniego artefaktu jest najbardziej trolującą drogą ever, nie? Ale o tym wam opowiem, kiedy dojdziemy tam. W sumie to już kierujemy się w tę stronę, więc no. I po raz ostatni zawalczymy z bestią, która ma ten, Skull Gema w sobie. Bo wiecie, Skull Gemy ważna sprawa. Ważna rzecz, że tak powiem. Te platformy, jak widzicie, co jakiś czas tam wibrują, co oznacza, że mogą się w każdej chwili wyłączyć. Ej, porobiona bestia, kurde. Porobiony bizon. Dzięki czemu sobie odblokowaliśmy teraz ścieżkę do góry, więc nice. I yo, do góry teraz. Coraz więcej tych Precursor Orbów znajduję, to jest kurde fajne. Naprawdę bardzo fajne, podoba mi się to. No i Skull Gemów przy okazji więcej. O, to jest to! To jest właśnie ta ścieżka, o której właśnie chciałem z wami pogadać. Ja pierniczę, te kamienie to po prostu jest jakiś kurde pieprzony żart. I to mówię autentycznie serio, nie? Ja was zostawię z tą muzyką, a ja teraz się skupię, dlatego że to jest moment, który naprawdę jest mega trudny, a chciałbym go zaliczyć, powiedzmy, za pierwszym razem, ale nie wiem, czy mi się uda, więc posłuchajcie sobie spadających kamieni. Dobra, zrobiłem to za pierwszym razem, ja pierniczę. Nawet nie wiecie, jaka to jest ciężka sekcja. Ale się udało, to najważniejsze. Udało się? Się udało, kurde. A i nie ta broń, kurde. Nie ta broń, kurde, to była. Ale dobra, to jest ostatni artefakt, który na nas czeka. I bet that's the prize! You won't miss that one tiny gear. Like candy from a baby.
will ever know we were here. To wyglądało, jakby Jack chciał coś tutaj do Daxtera powiedzieć, nie? No, i teraz Packer jest z nas zadowolony, w sensie Packer i Onin, że zebraliśmy trzy artefakty. No i możemy już opuścić Mountain Temple. Niestety to, co teraz widzieliście, to zwiedzamy tylko raz. Co jest trochę szkoda, bo uważam, że Mountain Temple nadaje się jako taki poziom na trochę dłużej niż na jedne odwiedziny. No trudno się mówi, no. Fajna lokacja bardzo. Zasługuje na więcej poziomików, moim zdaniem. Chcąc, nie chcąc. Ale serio, taka scenka trochę wyglądała, jakby było coś wycięta, jakaś linia dialogowa, że Jack chciał tutaj tak mega przygadać Daxterowi, nie? Śmiesznie. Uwielbiam, jak oni między sobą mają taką, powiedzmy... Wiecie, że oni się tak nawzajem dokuczają. Bo to właśnie bardziej widać od Jacka dwójki niż od Jacka jedynki. Bo w Jacku jedynce to takie lekkie przekomarzanie się, a tutaj to przekomarzanie jest trochę większe. Co mi się bardzo podoba. Ale tak to poza tym te artefakty jako tako ogarnięte były w miarę. Dobra, pokazała się nam teraz tutaj wyrocznia. Oznacza to, że możemy zrobić upgrade Dark Jacka. My na razie tego nie zrobimy jeszcze, bo na Dark Jacka przyjdzie jeszcze czas. Uwierzcie mi. Na razie skupmy się na misjach fabularnych, a nie na takich pobocznych. Więc udajemy się teraz do baru Hip Hawk. Dlatego, że czeka na nas tam misja, która prawdopodobnie jest przedostatnią misją z aktu pierwszego. Ogólnie, nie mówię tutaj, że misja crew, bo jeżeli chodzi o misję crew, to to będzie już ostatnia misja z aktu pierwszego. Ponieważ finał aktu pierwszego zacznie się zaraz po zrobieniu właśnie misji dla crew. I finał aktu pierwszego zaczynamy od Vina, bo Vin będzie miał dla nas bardzo specjalną misję. Tak, by the way, możemy teraz zobaczyć, ile mamy misji ukończonych. Musimy teraz opcjonalnie polecieć do wyroczni albo do crew, a tyle mamy misji już skończonych. Trochę tego jest, co nie? I być może, że do Dead Town jeszcze w tej sesji się udamy, dlatego że będzie też misja w Dead Town. Ale to spokojnie, ja nie będę spoilerował. A teraz widzimy się w barze Hip Hawk. Albo nie w sumie, bo tutaj mamy już bardzo blisko. Ponieważ żółta sekcja została tutaj ogarnięta. W sensie mamy tutaj już jakby odblokowaną żółtą sekcję miasta, a raczej dzielnicę. I have a proposition for you, Jack. Racing is the biggest sport in the city. Errol is the undisputed grand champion. He's crazy and dangerous on the track. My kind of guy. Only a fool would dare race against him, eh? And that's where you two come in. A client of mine is looking for a fast driver for her racing team. Here's a security pass to get you into the stadium section. And your contract with just a few trifles for me. I've already signed your name to save time. We the racers hereby agree to give crew all proceeds from race earnings, endorsement fees, broadcast royalties, syndication residuals, vehicle sponsorships, small appearance fees, collectible card assets, fast food tie-ins, use of likeness rights, talk show deals, clothing lines, all print rights, including book, novella, comic, pamphlet, ticket tape, neon sign, and bathroom graffiti designs. Toy rights, shoe lines, mood rings, game rights. Game rights? Vitamin endorsements, city kickback, movie deals, and of course, all death and dismemberment accident insurance claims. We can work out the tiny details later. If you can get from here to the race garage near the stadium in less than 3 minutes, my client said she would consider letting you drive for her team. Make me proud, Dobra, pomyliłem się, to jeszcze nie będzie koniec aktu pierwszego, ani nic. Dlatego, że zapomniałem właściwie o tym. Mianowicie, co z tej cutscenki się okazało? Okazało się to, że crew jest po prostu bydlakiem. Dlaczego jest bydlakiem? Dlatego, że bez naszej wiedzy zgodził nas na spotkanie się z bardzo ważnym klientem, a raczej z klientką, która... Jakby to powiedzieć, crew nas innymi słowy zgłosił na wyścig, co nie? Musimy teraz się dostać do tego klucza francuskiego, jak widzicie. Czyli między innymi do garażu.
Dlatego, że Crew nas zgłosił, że będziemy reprezentowali tę klientkę, czyli będziemy w drużynie z tą klientką, innymi słowy. No i co? Jeżeli się spóźnimy, bo teraz jak widzicie mamy czasówkę, jeżeli nie dojedziemy na czas, no to wtedy zostajemy zwolnieni. A Crew wtedy, no, chcąc nie chcąc, wymierzy w naszą stronę sprawiedliwość. Jakkolwiek to brzmi. Tak czy siak, no, lecimy teraz do tego garażu. Do tej klientki. Zobaczymy, co ona tutaj będzie chciała od nas. I przemierzymy właśnie przez rynek, który właśnie odblokowaliśmy. I w ogóle dostaliśmy zielony security pass, co pozwala, że źle skręciłem, bo skręciłem w stronę Mountain Temple. Pozwala to nam między innymi na to, że teraz mamy już wszystkie dzielnice z Haven City odblokowane. Wszystkie. Nie ma żadnej dzielnicy, która będzie zablokowana. Wszystkie teraz dzielnice mamy odblokowane. Więc tak na dobrą sprawę, to by było na tyle. O, plakat z Ratchetem i Clankiem. Mówiłem o tym, że Naughty Dog i Insomniac nawzajem sobie promowali gry? Jeżeli nie mówiłem, to wiedzcie, że tak było, bo Naughty Dog jakby pomagało w tworzeniu Jacka i Daxtera, a Insomniac pomagało... Znaczy, tfu! Naughty Dog pomagało w tworzeniu Ratcheta i Clanka, a Insomniac w tworzeniu Jacka i Daxtera, ponieważ to są studia, które były od zawsze zaprzyjaźnione między sobą i nigdy nie mieli ze sobą jakichś wojenek. I co jest zabawne, to to, że Insomniac pomagało w tworzeniu silniku do serii Jack i Daxter, a Naughty Dog pomagało w tworzeniu silniku do Ratcheta i Clanka. No dobra. Hello. Crew said someone was looking for a race driver. I'm busy right now. You must be Crew's new errand boy. Look, I don't mean to be rude. You did get here fast, but I'm not interested in any new drivers right now, and I've got work to do. Is there anything we can do? No! I'm working on a secret vehicle project. Okay, sorry. Listen, if you think you've got the guts to race in this town, try taking my prototype jet board out on the stadium course. Beat the stadium challenge and maybe I'll consider you for my team.